przeleciała. Ale nie nagrałem. Siema. Kurde, chciałem jechać na taki most zabytkowy nad Zalewem Koronowskim, ale cholera, jest zakaz wjazdu na tą drogę, więc nie będę wjeżdżał, bo kurde, wiadomo czym to grozi. Fajny mostek. Rowerem elektrycznym to bym tu musiał przyjechać. Dobra, mission failed. Nic z tego. Dobra, jadę dalej. Hardcore. Taka miejscóweczka. To miejscóweczkę już kiedyś wyczaiłem. O mały, o kuźwa. Jestem tu przy Zamrzenicy. Kiedyś tą miejscówkę już wyczaiłem po tych belkach tutaj, ale nigdy tu nie wjechałem. Idę zobaczyć, co tu w ogóle jest. Pewnie nie ma nic. O, może na jakiś spacer, na rower. Fajna sprawa, ale nie motocyklem, bo tu po prostu nie wolno jeździć. Dobra, spadam. Myślałem, że coś lepszego, jakaś kurde będzie. Fajna woda, jeziorko, coś. Tutaj tak widać jakieś jeziorko, ale może dalej. Nie te opony na te podjazdy. A co tutaj, leśne ustronie? Jadę zobaczyć. Tu jeszcze nie byłem nigdy. Leśne ustronie. Ciekawe. Ośrodek czasowy. Jadę zobaczyć. Kurde, elegancko. Kurde, fajnie, nawet nie wiedziałem, że tu jest taki ośrodek. Ale oczywiście zakaz. A, za wyjątkiem mieszkańców, czyli mnie. Dobra, ja to kawałek. Ciekawe. Dobra, jadę. Się boję, że w bramę zamkną i nie wyjadę już to. Ale tu mnie korci, żeby jechać. Nie jadę. O, zajączek. Patrzcie, jaki zajączek malutki, nie wierzę. Jejku, tu jest. Ale malutki, on mnie nie widzi teraz, bo jestem chyba za nim. Ale maluśki, ale fajny. Pierwszy raz mi się takie coś trafiło. Kurde, wentylator mi się włączył, zaraz mi go przestraszy. Ale fajniutki. O, poszedł. Tam sobie ucieka. Niu, 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 niu. Ale mi się trafił. Kubaniec. Ale zajączek był mega. Na razie, przyjacielu.
Nowa masakra! Kurde! Terenowy masakra chyba wracali. Kuźwa, wariaty jedne! Ja pierdzielę! O! Ale musiał dać po hebrach, bo sama guma! Jestem przy Minikowo. Tędy jeszcze nie jechałem, jakaś nowa droga asfaltowa. Do Szumiąca! Nie wiem, jadę, zobaczyć, jedę. Miałem sobie coś przetestować, bo mam ogólnie zawieszenie, mam wszystko na najbardziej miękko, bo ja lubię jak tak miękko, ale za bardzo mi do góry odskakuje i chciałem ten ustawić ten powrót na bardziej twarde i chyba zrobię najbardziej twarde. Muszę sięgnąć tylko o kluczyk, stawię sobie go na najbardziej twarde, zobaczymy jak będzie, bo za bardzo fajnie jak zrobię raz głęboko, ale żeby wracał mi po prostu wolniej. Tu jest ta śrubka, o, zrobią kurde śrubokręt, ale tu już nie przewidzą, że jest za długi. Dobra, stawiam na maksa, wkręcam tą śrubę, jest, dobra, zobaczymy teraz, muszę łańcuch na oliwić, zaczyna smarować. Zapomniałem w sumie to zrobić. Dzisiaj ładna pogoda, się po pracy spieszyłem i tak jeżdżę, kurde, na srebrnych tulejkach. Ale... Dobra, zobaczymy jak to teraz będzie. Może będzie lepiej, bo tak na zakrętach za bardzo mi skacze ta dupa. Ale sztywno nie chcę, bo sztywno nie lubię, kurde, nie cierpię. Sztywno to na tory wyścigowe. Teraz jest bajka, kurde, a ja tak jeździłem, kurde, że czasami musiałem aż dupę podnosić, bo tak mi skakał. A teraz mam na sprężynę, mam najbardziej miękko, jak się da, wykręconą, ale powrót odbicia, teraz mam naprawdę sztywno. No i super wam powiem. O kuźwa, ale bydle! Ja pierdzielę, jakie to wielkie! A ten to chyba pilnuje tutaj. Co to? No? A co? Jak wiatr ładnie wieje, to fajnie, lepiej wygląda. Aha! No, no. A jest wielki. Co? Mówię, że jest wielki. Dobra. Jadę. Chyba to był jakiś samotny jeździec, tak jak ja. Ładny widok.
Kurde, musiałem szybko się zatrzymać, muszę zawrócić. No nie wierzę. Ty ja pierdzielę, ale miał ktoś wizję. Kurde. Co za ludzie. O, pojadę na tą antenę tam. O, zajebiście. No, kurde. Co to za pułapka, kurde. Pułapka dla motocyklistów. Antena radiotelewizyjna w Trzeciewcu. O, jest ogromna. Tak samo jak te wiatraki. Kurde, ale bydle. Prawdopodobnie 320 metrów to ma. Idę zobaczyć, może coś napisane jest. Nie ma, szkoda. Ale w internecie można sprawdzić, ile ona ma wysokości. O, dzisiaj taka traska z przygodami. Na wesoło. Dobra, jedziemy dalej. Co ja mam dzisiaj z tymi zającami? Dostępny. Spierdzieli. Nie, to takie coś powinny być więzienia. Chcę jeszcze spróbować ustawić przód. Też mam na zrobione na bardziej, najbardziej miękko. Ale te odbicie zrobię tak samo jak tył. Czyli żeby no najwolniej się cofało. Dobra, sprawdzimy tak. Nie wiem, nie czuję tak zbytnio. Dobra, HS, okej. Czyli tak, tył i przód. Sprężyny są na bardzo miękko, a odbicie jest na tym bardzo sztywnym. Czyli najwolniej odbijać będzie zawieszenie. Tył fajnie się sprawdził. O wiele lepiej się jeździ. Nie wiem czemu tak prędzej sobie nie zrobiłem. Jestem na S-ce, kurde, na S-ce tego. A co to? To moje? Kuźwa. Wiem co to jest, wiem co to jest. Cholera, skąd to się wzięło? Patrzcie. Ha, ale numer. Dobrze, że zajarzyłem. Kurde, to ci diablica. Nie, no Yamaha, kuźwa. Weź ty się ogarnij. Co to ma być? To nie przeszkadza na bank. A może jednak? Nie, no to nie przeszkadza, no pewnie. Nie, to nie przeszkadza. Ale dobrze, że zajarzyłem z tą gumą. Kurde, bym się gumki pozbył. O jeny. Gdybym tak siedział, kurde, na tej kanapie, ona by się wyginała. Dobra,